Dokąd nocą tu ptajesz? Pytanie zadał Tomasz. Pierwsze pytanie, jakie powinieneś sobie zadać. Co mnie to kurwa obchodzi? Czy mnie to już nie obchodzi, ale ja sobie nie zadaję takiego durnego pytania. Sam się spytaj. Wiesz, ile jest jeży na świecie? Jest jeż zwykły, jest jeż kurwa pustynny. Nie precyzujesz nic. To jest przypadkowy jeż. Dokąd on tu pta? Nocą. Więc to sprecyzowałeś, czy nocą, czy w ciągu dnia. Co nocą, gdzie indziej idzie? Wiesz, co jeże robią? Wpierdalają, srają. To jest koniec, to jest cała lista. Nie wiem, jeżeli chcesz, żebym ci koniecznie odpowiedział na to pytanie, to jest, nie wiem, idzie wpierdać jabłko. Nie ma tak naprawdę. Tak naprawdę one nie jedzą jabłek, one się żywią robactwem. Jeż poszedł, potuptał przez twoją drogę, poszedł z lasu do lasu, bo w jednym lesie się kurwa robaki skończyły, stwierdził: a pierdole, taki biznes, nie będę tutaj ten, wyprowadzam się stąd. Więc wyprowadził się tam, gdzie super zajebiste, tłuste robactwo. Rzecz w tym, że polana zawsze wygląda bardziej zieleniej po tej stronie, której nie masz. Poszedł tam, okazało się, że robaki tak samo gówniane. Więc następnej nocy tupta kurwa z powrotem niezadowolony.